Cześć, a ja przychodzę dzisiaj do Was taką cebulą na głowie i w roboczym stroju, a to dlatego, że mam urlop. Jest poniedziałek, godzina 11:30. Ja zaczęłam swój urlop. Tak naprawdę nie mam planów. Szczerze mówiąc, wzięłam tylko go po to, żeby się trochę zresetować. Ja ogólnie jestem strasznym pracusiem. Miałam jeszcze urlop z zeszłego roku, tak więc pewnie mi jeszcze 5 dni zostało. Teraz wziąłam 10, tak więc słuchajcie, mam 2 tygodnie laby, nie wiem co będę robić, zapowiada się ładna pogoda, więc mam nadzieję, że przede wszystkim będę jeździła sobie nad morze, mam ochotę też pojeździć sobie na jarmark, bo lada chwila się zacznie w Gdańsku. Generalnie chcę się, słuchajcie, zresetować, taki jest cel tego urlopu, więc zobaczymy, mam nadzieję, że tak będzie. Dzisiaj w ogóle jako pierwszy dzień urlopu postanowiłam wstać sobie o 7, w ogóle co za głupi pomysł, ale pomyślałam sobie, że wstanę o 7 i... pójdę na lumpy. Poszłam na te lumpy, a tam nic nie było. Jeden lumpek zamknięty, okazało się, że pani również sobie wzięła w tym czasie, co ja urlop. Fajnie po prostu. To jest lumpek, do którego najbardziej lubię chodzić, no ale co zrobić. Tak więc ten lumpek był zamknięty, poszłam sobie do jakichś innych lumpeksów, natomiast straszne pustki. Powiem wam, że nic nie było. Znaczy ludzi było dużo, oni oczywiście mieli w koszach pełno, bo mówię oni, bo to byli i panowie, i panie. Mieli w koszach naprawdę dużo rzeczy, ale mi się nic nie podobało, nic nie wzięłam, tak więc pochodziłam i przyszłam. I co jeszcze? Tak, i dzisiaj mam taki plan na teraz. Trochę słońce już widzę schodzi z mojego balkonu, więc zacznę sobie myć okna. Słuchajcie, co za urlop po prostu, ale ja mam tutaj obok swojego bloku jakąś budowę i muszę wam powiedzieć, że co chwilę przyjeżdżają tu jakieś tiry i takie duże samochody i tak mi się kurzy, że jakbyście weszły na bosaka na mój balkon, to byście wyszły z czarnymi stopami, naprawdę, jakbyście po węglu chodziły. Jest tak wszystko zakurzone, ja mam ten komfort, że mogę sobie stanąć na balkonie i te okna po prostu umyć, tak więc no to się też trochę lepiej myje niż, wiecie, otwierać je i tak myć w domu, jak niektórzy mają. Natomiast ja muszę je właśnie wyszorować, muszę wyszorować całą poręcz na balkonie, podłogę zmywałam wczoraj, więc mam nadzieję, że póki co jeszcze jakoś, jako tako wygląda, chociaż nie wiem, muszę zaraz zobaczyć. I co, pokażę wam może moje okna, jak one cudownie wyglądają, to żebyście mi uwierzyły na słowo, jakie one są brudne. Tak więc, tak jak widziałyście, po prostu tragedia i biorę teraz miskę, naleję sobie płynu do naczyń. Ja zawsze myję, słuchajcie, płynem do naczyń, a potem jeszcze mam taką fajną piankę, taką pachnącą z Biedronki chyba. Czekajcie, zaraz zobaczę w sumie, wezmę i wam pokażę, bo ona jest naprawdę fajna. O, tutaj mam. Zobaczcie. Tak wygląda. Nie wiem, to jest Biedronka? Tak, to jest Biedronka. Słuchajcie, to przepięknie pachnie. To jest takie po prostu cudo. Bardzo łatwo się tym myje okna, ale przy takim brudzie, jaki ja mam tutaj, to tym nie będę pryskać. Najpierw przyjadę sobie wodą z płynem do mycia naczyń, a później tą pianką przyjadę. Ja w ogóle jak w domu myłam tym, bo ja dzisiaj tylko zewnątrz będę je myła, dlatego że niedawno myłam w środku. W środku są ok, chociaż te muchy siadają, to też tak, wiecie... Wiecie, co robią na okna, nie? Tak więc też by się przydało, może zobaczę, może też sobie tym przetrę, dlatego że pięknie potem w domu pachnie, naprawdę. Nie wiem, to jest jakieś tanie, nie wiem ile to kosztuje, tam do 10 zł. Jest bardzo wydajne i po prostu cudowne. Tak więc jeżeli szukacie czegoś fajnego, to kupcie sobie i spróbujcie. Okna się nie marzą ani nic, tak więc rewelacja. Ja oczywiście dzisiaj już sobie kupiłam arbuza, tutaj mam i zjadłam. Wczoraj mam też pobiegać, znowu zaczynam akcję, akcja regeneracja 2 tygodnie, tak więc zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Plan jest ambitny, ale wiecie, jak to zawsze bywa z tymi planami. Dobra, idę sobie naleję tej wody i idę szerować okna. Słuchajcie, nie dość, że umyłam okna, to mam jeszcze wszystkie te poręcze tutaj metalowe, które były, słuchajcie, mega... i tą szybę również umyłam, które były mega brudne. Niestety nie mogę umyć tego od zewnątrz, więc mam problem, zobaczcie, z tą szybą tak samo, ona jest dosyć wysoka, ale wszystkie, zobaczcie, poręcze tutaj umyłam. Także cieszę się, mam spokój przynajmniej z balkonem. Cześć, a dzisiaj już jest wtorek, zaraz jadę na plażę, muszę wam powiedzieć, że jest tragicznie, jest po prostu tak gorąco, wyszłam przed chwilą na balkon
I w ogóle ludzi nie ma na dworzu. W ogóle 9 rano, a tu jest tak pusto, jakby w ogóle wszyscy, nie wiem, podejrzewam, że siedzą w domach po prostu, bo nie da się wyjść. Ja na plaży nie będę siedzieć długo. Ja po ostatnim wyjeździe na plażę, kiedy po cały tydzień potem źle się czułam, nie będę dzisiaj szalała. Posiedzę może z pół godziny, oczywiście obowiązkowo w kapeluszu, może jeszcze parasol weźmiemy, bo ja się boję, słuchajcie, bo ja się naprawdę źle czuję, jak jest tak mega gorąco, więc usiądę gdzieś przy sobie w wodzie, na pewno będę się też moczyć trochę w wodzie i no zobaczymy. Nie może, słuchajcie, no nie jechać na plażę, jak jest taka pogoda, ale to trzeba zachować jakiś umiar, coś czuję, bo nie będzie dobrze, źle się to skończy, o tak. I dobra, jeśli chodzi o moją twarz, ja mam, twarz mi się bardzo świeci, dlatego że nałożyłam sobie już filtr, dlatego że niedługo jadę i to jest Dax Cosmetics 30, ochronny krem do twarzy na słońce. On się dość świeci, więc pod żaden podkład absolutnie on by się nie nadawał. Ja nie nakładam podkładu, nie mam nic na twarzy, mam tylko delikatnie, słuchajcie, zrobione brwi, ale tak delikatnie pociągnięte żelem i jedną cienką warstwę tuszu, dlatego że jakoś, wiecie co, obudziłam się dzisiaj w ogóle całą noc, było mi zimno, obudziłam się w dresie grubym, spałam, a tu taki żar na dworzu, nie wiem co mi się stało i tak wyglądałam nieciekawie i pomyślałam, że chociaż trochę tuszu sobie nałożę, przecież to nie zaszkodzi. Ważne, że nie mam pudru, ani podkładu, ani nic. Tak więc to jest całość. Mam już strój, zaraz muszę się ubrać, wziąć ręcznik, spakować. Biorę jeszcze taki filtr. To jest San Ozon 20. Moja skóra opala się na czerwono, po czym zaraz robi się brązowa, więc ja nie dostaję żadnych poparzeń ani nic słonecznych raczej, chociaż ostatnio też miałam jakieś dziwne te plecy. Natomiast pleców nie smarowałam, ja się wtedy przyznam, więc biorę tą 20, myślę, że wystarczy. Lubię, jest spoko, słuchajcie, ten filtr. Są różne, jest tam 30, 15, 10. Także ja biorę tą 20, zaraz wezmę. Spakuję się, wezmę ręcznik, jakieś picie i co? Wypiję kawę. Nie wiem, czy dobrze, że robię, że piję teraz kawę, ale piję taką na pół z mlekiem, więc nie jest taka gorąca. Coś sobie zjem, może jakieś tosty i będę spadać. W ogóle, słuchajcie, zadzwonił do mnie rano kurier z T-Mobile. Ja wczoraj zamówiłam, która to była godzina? 12? Jak zamówiłam telefon i słuchajcie, do mnie dzwoni, że on dzisiaj będzie do 12. Ja mówię, proszę pana, dzisiaj to jestem na plaży do 12, na pewno. A poza tym, wiecie co, śmiałam się, bo ja nie mam dowodu skserowanego. Ja nie wiedziałam, że on w takim tempie przyjedzie. Tam wczoraj była informacja, że w ciągu 2-3 dni kurier dostarczy przesyłkę. Tak więc umówiłam się na jutro, więc jutro jakbym jechała na plażę, to będę jechała na pewno później, bo co, no bo muszę to odebrać. Mam jeszcze jedną przesyłkę, która też do mnie przyjdzie, więc umówię się z nimi na jutro, żeby mi jakoś rano dowieźli, żebym nie traciła całego dnia na siedzenie, bo wiecie, to trzeba osobiście odebrać. I może was wezmę w sumie ze sobą, tak sobie myślę. Pokażę wam, gdzie najczęściej jeżdżę na plażę i jak to wszystko wygląda, takie. Więc idę coś jeszcze zjeść i będę się pakować i może się jeszcze z wami chwilę połączę.
minęło już ponad 7 godzin, jest godzina 17.30, ja jestem jeszcze w stroju kąpielowym i w mokrej sukience, dlatego że dużo dzisiaj pływałam i przyjechałam mokra, bo nie miałam nic na przebranie, ale chcę Wam coś opowiedzieć. My pojechaliśmy na to Westerplatte, ja Wam pokazywałam tą drogę dojazdową, plażę, morze i chyba też w pewnym momencie uchwyciłam sinice, które są w wodzie. My wiedzieliśmy, że jest zakaz, że nie można wchodzić do wody, ale wiecie, był wiatr rano i pomyśleliśmy, że chociaż może, wiecie, przegna trochę te sinice i że będzie można chociaż nogi zamoczyć, no bo, wiecie, leżeć tak na piachu przez cały dzień to trochę słabo, więc i tym bardziej być nad morzem i nawet nie wejść do morza, no to trochę w ogóle już głupio. I tak pomyśleliśmy sobie, że może jednak się uda, no niestety, plaża, woda w zasadzie wyglądała tragicznie i stwierdziliśmy, że zawijamy się po prostu stamtąd, robimy zawrotkę i jedziemy nad jezioro. Była jeszcze opcja Świbna i Sobieszewa, natomiast tam zawsze jest korek na tej drodze dojazdowej i pomyśleliśmy sobie, że skoro jest już godzina 11, to szkoda tracić czasu na stanie w korku, pojedziemy sobie nad jezioro. Pojechaliśmy w miejsce, gdzie są 4 ośrodki wypoczynkowe i w każdym jest pomost. I w każdym jest, każdy jest praktycznie w lesie, więc pół plaży jest zawsze pod drzewami, więc dla każdego coś dobrego. Jeżeli ktoś nie chce siedzieć na słońcu, siedzi sobie w cieniu. Tak samo jest na pomoście. Są porobione tak jakby, przynajmniej na tym, gdzie my byliśmy, był zrobiony w pewnym miejscu taki jakby ala taki daszek, że kto nie chce siedzieć na słońcu, siedzi sobie pod daszkiem. Powiem Wam, że pomysł ekstra. Ja praktycznie przez cały czas siedziałam w cieniu i zobaczcie, jaka jestem opalona. No ręce to będę miała znowu mega czerwone, standardowo. Ja użyłam filtra oczywiście i tak jak mówię, prawie cały czas siedziałam w cieniu, ale nad wodą tak jest. Ja dużo siedziałam w wodzie, pływałam, więc na pewno mam bardziej górę opaloną niż nogi, ale nic straconego. Jutro mam plan znowu tam pojechać, chociaż pogoda się trochę chyba zmienia, więc zobaczymy, jak będzie jutro. No mam nadzieję, że uda się tam pojechać, bo ja Wam powiem, że taki aktywny dzień, no bo jednak człowiek gra w piłkę, pływa, gdzieś tam chodzi cały czas, patrzy sobie, wiecie, to bardzo fajnie, tak człowiek się od razu lepiej czuje i tak sobie, wiecie, pomyślałam, że jak mam siedzieć w domu, no to wiadomo, że lepiej sobie gdzieś pojechać, coś, wiecie, porobić ciekawego i bardzo mi się tam spodobało. To nie jest ten sam klimat, co nad morzem, wiadomo, nad morzem szum fale, statki i tak dalej, no to jest trochę inny klimat, jest po prostu jakby zamknięte takie pole, gdzie mówię pole, bo to mi chodzi też o plażę. To jest taki ograniczony teren, może tak, gdzie w tej wodzie, jak wejdzie ileś tam osób, to już robi się taki tłum i różnie to jest. Ja ogólnie trafiałam na takie momenty, że mogłam sobie popływać, więc jest spoko, naprawdę. Było bardzo fajnie i zobaczymy, jak wyjdzie z jutrem. Postaram się Wam jutro coś nagrać, bo jutro rano muszę czekać na pewno na kuriera. Kurier ma przyjechać z moim telefonem. I muszę najpierw na niego poczekać, ma być do godziny 11 i wtedy ewentualnie pojedziemy sobie znowu nad jezioro. Jeżeli będę, na pewno Wam coś nagram, pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Na pewno pojedę na inny ośrodek, nie ten sam, co byłam dzisiaj. Dzisiaj próbowałam coś tam nagrać. Jeżeli będzie to jakiś taki w miarę, wiecie, bo jak taki urywek tam gdzieś w międzyczasie, bo zapomniałam w ogóle, że mam kamerę i coś tam nagrałam, jeżeli będzie to w miarę okej, to wstawię Wam teraz za chwilę na koniec filmu, żebyście mogły sobie zobaczyć, a jak nie, to na pewno coś jeszcze jutro nagram i zrobię Wam nowy, osobny vlog. Także dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki. Pa!